czasy, dobre czasy, kiedy świat czarował mnie. Stare czasy, dobre czasy, każdy coś o swoim wie. Jak już żeś wspominała, na tym koncercie pojawili się ludzie, artyści ze szlagierowego rynku muzycznego, którzy to pracowali z Jurkiem, tak, albo dla których Jurek tworzył. Tworzył też. Wytypowanie takiego składu było proste? Nie było proste. Oczywiście ten koncert musiał trwać bardzo długo, gdyby mieli być wszyscy artyści, którzy z Jurkiem współpracowali, dla których tworzył piosenki, bo tak jak mówiłam, nie będę wymieniać nazwisk, ale dobrze wiemy, że tych ludzi naprawdę było bardzo dużo i już z konkretnej sceny szlagierowej, ale i jeszcze wcześniej. Ale byli to też tacy przyjaciele naszego zespołu, podejrzewam, których Jurek by sobie życzył. Czyli bo tutaj Edek Sikora, który tworzył właśnie cały czas duet, tak, z Jurkiem, tekst, muzyka, tak? Czyli tutaj podejrzewam i myślę, że i kolejni, czyli i Krzysztof Pietrek, i Marek Miś, który przecież pracował ze mną i z Jurkiem razem, stworzyliśmy wtedy pierwszy zespół w 2009 roku przez 6 lat, no to właśnie byli ludzie, których Jurek by na pewno zaakceptował i chce tak myśleć. Sprawdziło się to wytypowanie? To jest taki skład, który byś jeszcze raz wytypowała? Ja myślę, że tak. No wiesz, na pewno gdzieś tam było jakieś po drodze, trzeba było porozmawiać, a czemu to tak, a tak. Ale właśnie z tymi ludźmi można się było dogadać. I myślę, że to jest fajne. I jak się udało, sami żeście widzieli, kto nie widział, ten może u nas zobaczyć na przykład na VOD. A co? Podarować ci dzisiaj chcę. Już od lat ten jedyny piękny kwiat. Wszyscy czekaliśmy na te słowa, że kiedyś będziemy mogli je wypowiedzieć, i to jest w sumie jedno słowo: popandemiczny. Bardzo fajne słowo. Tak. Nasze zaczyna się robić ulubione. Popandemiczny sezon koncertowy ruszył. Jak to u ciebie wygląda, Bernadeta? Wiesz co, ja nie mogę tak powiedzieć, bo myśmy, tak to jakoś było, że była ta pandemia i graliśmy, i przecież 2020 rok, to naprawdę się wszystko przecież pamiętamy, jak było, a my wtedy mieliśmy taki projekt, że Mikołaj jeździł kabrioletem i spotykaliśmy się z dziećmi przed domami kultury, w ogrodach, bo tak właśnie sobie życzyli nasi klienci. Także ja tutaj bym nie nazwała tego popandemicznym. Może dla mnie bardziej, że się też bałam, tak? Żeby ludzie, którzy ze mną pracują, żeby ktoś nie zachorował, żeby się coś nie stało. Oczywiście byliśmy uzbrojeni, mieliśmy artystyczne maseczki. Także jeżeli ktoś pytał, że w maseczkach, albo jak nie. No, także nie mam takiego określenia popandemiczny. Jest teraz tak, jak było, w pełni. Nawet mogę powiedzieć, że na wyżej wcześniej omawianym właśnie koncercie Marek Miś, który z nami, powiedziałam, pracował 6 lat, to powiedział, że z Bernadetą i z Jurkiem, jak ją grą, to tych koncertów było w miesiącu 50. Jak się kończyła niedziela, a zaczynał poniedziałek, to się zastanawiał, kaj my zaś teraz jadymy. Także cały czas naprawdę, ja dziękuję bardzo światu, ludziom, że nas zapraszają, że jesteśmy. Jesteśmy już po koncertach w Wielkopolsce. Przed nami jeszcze Pomorze, także naprawdę i tutaj w koło, blisko, daleko. Czyli jednym słowem ten kalendarz jest wypełniony. Jest wypełniony na tak, że mogę być zadowolona i myślę, moi przyjaciele, którzy pracują też, a publiczność, która nas zaprasza, to ja wam bardzo za to dziękuję. Mało tego, wydawało mi się, że ten kalendarz już do końca roku, bo potem zaś tak. Pani Mikołajowo będzie musiała, no właśnie, miała co robić. Taką ciekawostkę powiem tobie i państwu powiem, że 2 dni temu właśnie jechałam na spotkanie, na koncert i dostałam telefon i blisko nas, gdzieś w stronę, że tak powiem, Mikołowa, dzwoni pani i mówi: pani Bernadeto, ja chciałam zamówić spotkanie mikołajowe. Ja mówię, ale chwileczkę, przecież mamy 20, to dokładnie było 23 czerwca. Ja mówię, ale mamy czerwiec. A on mówi, ale ja w tamtym roku terminu nie dostałam i zamawiam. Także cieszę się, że jest Mikołaj święty. A co? Teraz niech jest ciepło, a potem będzie grudzień. Tak. Tak, jednym słowem mogę państwu powiedzieć, dzwońcie do Bernadety, bo się tutaj okazuje, co się okazuje, że terminy idą jak świeże bułeczki. Dokładnie tak. Dobrze,
Moim i Państwa gościem była Bernadetta Kowalsko, która to promuje bardzo cenny dwupłytowy album. No i piękniejsza nuta z całego serca dla Ciebie. Zastanawiacie się, czemu właśnie tako bardzo cenną? Pani Bernadetto? No właśnie, słuchajcie, bo niedawno miałam przyjemność brać udział w koncercie, w wyjątkowym koncercie dla małej dziewczynki, która ma na imię Olivia. I wyobraźcie sobie, że na ten cel też przekazaliśmy nasz najnowszy dwupłytowy album. I została płyta pierwsza wylicytowana za 1000 zł, a druga płyta za 800 zł. Także uważam, że jest naprawdę dobrze. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Bądźcie zdrowi, bądźcie dla siebie dobrzy i śpiewajcie razem z nami piosenki, bo najpiękniejsza nuta z całego serca jest dla Ciebie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja też dziękuję i pamiętajcie, dla Ciebie, 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 Ciebie. Do Was wszystkich.
i to właśnie koncertowy miks z premiery Okary. To my klachali z Bernadetą Kowalską dzisiaj. Tak, koncert promował dwupłytowy album Bernadety Kowalskiej, najpiękniejszą nuta z całego serca do Ciebie. Album idzie kupić przez stronę szlagierowo.pl i naszego Facebooka. W tym albumie macie aż dwie płyty. Płyta numer 1 to 21 szlagierów Bernadety Kowalskiej, płyta numer 2 to 14 szlagierów Jurka Macoły. Dajcie suba, kliknijcie w dzwoneczek, kciuk do góry, no i przede wszystkim dajcie znać znajomym, że taki szlagierowy kanał istnieje. Nazywa się szlagierowo.pl. Złoty blask, ciepły piasek plaż i szum spienionych fal. Nadszedł właśnie dzień, troski idą w cień. Niechaj modre, ciepłe morze znów przywita cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz. Nad błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz. Morski wiatr przywieje cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz. Nad błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz. Tu marzenia spełnisz se. Szczęśliwe dni czekasz właśnie ty. Na przygodę czas, chwilo dziś porwi nas. Niech marzenia twe dzisiaj spełnią się. Białe fale niechaj niosą tam, gdzie tylko chcesz. Wrócisz, wiem, że wrócisz. Nad błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz. Morski wiatr przywieje cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz. Nad błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz. Tu marzenia spełnisz se. Halo, to ja. Pędzę do ciebie światłowodem. Połączymy się z Radiem Fest. Tam w ostatnim notowaniu na fotelu lidera zasiadł szlagier Medley Mix 2021. No, halo, halo, Radio Fest. Halo, Marcin Janota. Witam bardzo gorąco wszystkich widzów listy śląskich szlagierów. Oto podsumowanie notowania z numerem 184 listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest.
Na miejscu 10 Justyna Adamczak, Kocham tylko Ciebie. Na 9 Harmonik, Z Tobą na zawsze. Na miejscu 8 Tim Fabian, Zabiorę Ciebie do gwiazd. Miejsce 7 Hannes Banda, Żywioły 2. Na miejscu 6 Kamraty, Io i Ty. Miejsce 5 to Oxford Duo, Melodia z 8 nut. Na miejscu 4 Michalina Starosta, Po 7. Na 3 Adi, Adriatyku Czar. Na miejscu 2 Happy Jędrowski Show, Medley Mix. I na miejscu 1 Krzysztof Pietrek, Za wszystkie nasze dni. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów prosto z Radia Fest. Życzymy udanego i spokojnego niedzielnego wieczoru. 184. finał Radia Fest już za nami. W tym podsumowaniu na fotelu lidera następuje zmiana. Kaj numerem 1 jest szlagier Za wszystkie nasze dni. Kilka słów Twych oczu ciepły blask, gorąca miłość połączyła nas. Śpiewająco, że przywitał Radio Fest, to wypadałoby i Kępno przywitać jakoś śpiewająco, ale do głowy nie przychodzi mi żadna piosenka o telefonie. Chociaż Bernadetta Kowalska miała taką piosenkę, ona tam też tak halo śpiewała, że jo i wcześniej nie spytał. Dobra, w Kępnie w poprzednim finale na fotelu lidera Michalina Starosta i szlagier Po 7. Lecz wszystko w niej nie twoje jest.
na łączach Radio Sud, to zapraszam. Witam serdecznie. Kilka słów o 474. notowaniu radiowej listy śląskich szlagierów Szlagierowo. Proszę posłuchać, jak wygląda radiowa top 10. Na miejscu 10 Kobiety na walizkach, Hej życie. Miejsce 9 Witamina kłam. Na 8 Hany z Banda, Żywioły 2. Miejsce 7 Adi, Adriatyku czar. Na 6 Karol Hadrych, Kiedyś. 5 Ewa Czajka, Najlepszy czas. Na 4 Justyna Adamczak, Kocham tylko ciebie. Miejsce 3 to Krzysztof Pietrek, Za wszystkie nasze dni. 2 Tim Fabian, Zabiorę ciebie do gwiazd. A na najwyższym podium, miejscu 1 Michalina Starosta, po 7 I tak kształtuje się 474. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. 474. finał Radia Sud za nami. Na fotelu lidera bez zmian. Tutaj Michalina Starosta siedzi wygodnie, a wy słuchacie szlagieru po 7. Co czujesz dziś? Silniejsze jest od wichrów, co kruszą skały. I o niej myśl zabiera sen, lecz jakby co ty udajesz? Ucieka jak, by cała była z magnesu. Wydarzeń tok i przeszkód brak. Nadawca wystarczyło. Lecz wszystko w niej nie twoje jest, a przede wszystkim ta miłość. Czemu kradniesz? Czemu kradniesz? Gdzie popadnie? Gdzie popadnie? To nieładnie, raczej nie. O nie. Czemu kradniesz? Czemu kradniesz? Gdzie popadnie? Gdzie popadnie? W końcu wpadniesz w sieci swe. Po 7. A teraz dołóż, powiem halo, 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 halo. Narychtowani? Już za chwilę kolejny finał szlagierowo.pl o numerze 700+42. Hotel lidera w zeszłotygodniowym finale utrzymał szlagier Zabiorę ciebie do gwiazd. Zabiorę
ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach. Świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Nie oglądaj się wstecz, rzuć to wszystko, co złe. Za oknem nowy wstaje dzień, a z nim tysiące szans. Warto zagrać wabank, więc zacznij być na tak. Smutek zamieni na śmiech, bo to najlepszy lek. Niech śmiało tu rozgości się. Uchyl marzeniom drzwi, zacznij spełniać swe sny. Do przodu śmiało idź i żyj. Pamiętacie nowość na szlagierowym rynku, utwór Tyle chwil przed nami? No niestety, on nie nachytał tyle SMS-ów, co by skoczyć do top 10. I ja przypomnę, że możecie głosować na ten szlagier, wysyłając SMS-a pod 7168. W treści wpisujecie LSS Top i kod teledysku 4300. Zaczynamy top 10 finału 700+42. Dzisiaj 5 szlagierów slatuje ze swoich placów. 3 szlagiery do góry, 2 szlagiery zostawają na miejscach sprzed tygodnia. Jak stewardessa, nie? Wszystko pokazane, bo za chwila złoto 10. A panowie Edmansi, co na to? Zaczynamy.